Okularki, woda, kurwik, odpalam. Jazz Drive, ale wbrew pozorom witamy w Serbii. Serbska, kochani, serbska liga. Radnicki Niš objął nam tutaj Jazz Drive i zaprasza nas na przygodę z drużyną, która tutaj, jak widzicie, bije się gdzieś o czołowe lokaty w Serbii. Zobaczmy tutaj historię kariery. No i Dawid pisze nam tak: drużyna objęta w styczniu, udało się uratować przed spadkiem, próby gry wysokim gegen pressingiem, ale zmusiła mnie kadra do zmiany stylu gry. W drugim sezonie zapewniłem sobie udział w rozgrywkach Conference League. Zobaczcie, tutaj czwarte miejsce łamane na czwarte. To dlatego, że w lidze serbskiej sezon jest rozgrywany wedle zasady rundy wstępnej, a potem podział ligi na dwie grupy po 8 drużyn. Druga grupa tutaj B, tak, jak mawia klasyk, walczy o spadek, a grupa A oczywiście bije się tutaj o puchary i stąd to miejsce Dawida tutaj, czwarte w rundzie wstępnej i czwarte w tej rundzie, nazwijmy ją mistrzowską. I udział w Conference League, no to od razu zobaczmy, jak tam ci poszło w tej Conference League. O, ale to nie tu, a to tutaj, tutaj jest Conference League. No tak, bo to w zeszłym sezonie awansowałeś. Więc proszę, o, Legia Warszawa w grupie pokonana. Nie, to jeszcze była ścieżka ligowa, czyli odprawiłeś Legię z kwitkiem. Smutek i nostalgia. Lokomotiv Moskwa, no to już nie byle drużyna. I potem w grupie Everton, porażka, Maritimo, portugalski klub, i Molde, norweskie. Tu są remisy, ale potem zobaczcie, Molde ograne, porażka z Maritimo i wygrana na wyjeździe z Everton. Tonem, no to chcę zobaczyć. I tutaj już powolutku widać, jakim stylem, znaczy jaką formacją, na razie nic o stylu nie wiemy, jaką formacją gra Radnicki, czyli z defensywnym pomocnikiem 4-3-3. No tutaj więcej szczęścia niż rozumu, ale szczęście sprzyja komu? No i właśnie, i tutaj widzimy, jest koniec sezonu, za chwilę półfinał Pucharu Szwecji, przepraszam, nie koniec sezonu, tylko koniec tej fazy wstępnej. W związku z tym Dawid sobie tutaj radzi, zobaczcie, bardzo dobrze, awans już jest pewny. Radnicki to jest rzeczywiście taka, oprócz oczywiście Crvenej Zvezdy, zwanej tutaj Red Star, oraz Partizana Belgrad, rzeczywiście taka wschodząca, można powiedzieć, gwiazda serbskiej ligi, od czasu do czasu meldująca się gdzieś tam w czołówce. No to jeszcze zobaczymy sobie tego Dawida, jak on sobie tu radzi. 48% pewnie mogłoby być lepiej. No to zobaczmy, co mówią liczby. Liczby mówią tak, że mogłoby być lepiej, Dawid. Dużo strzelasz, masz fajne gole, no ale prowadząc taką drużynę, która jeszcze, podejrzyjmy tutaj, jak ona była w tej lidze tutaj typowana, ale spodziewam się, że była typowana wysoko, no na szóstym miejscu, także no można powiedzieć, że taki pretendent, no to można by już tutaj postarać się o to, żeby wykręcać trochę lepsze liczby w ataku, ale tutaj nie jest jeszcze źle, natomiast jeżeli zestawimy to sobie z obroną, no to ta mniejsza ilość prób odbioru i no przeciętne przechwyty, nieco więcej, tylko nieco mniej bloków, nieco więcej wślizgów, tutaj jednak oczekiwałbym znacznie większej dynamiki, wyższych odbiorów, troszkę bardziej agresywnej gry. Zobaczmy podania. No, jest tutaj głębokie rozgrywanie. To jest mapa z meczu przeciwko Wozdowaczu, więc no nie jest to jakiś faworyt chyba tej ligi, więc tutaj troszkę zbyt głęboko, no graliście na wyjeździe, oni pewnie atakowali, dużo zależy od ich formacji, oni pewnie tutaj też w jakimś takim ustawieniu 4-2-3-1 albo 4-3-3,
każdym razie ofensywnie cię tu cisnęli, byłeś aktywniejszy z tej strony. Ta bardzo wysoka pozycja tutaj bocznego obrońcy od razu nam mówi, że mamy tutaj no w najgorszym przypadku bocznego wysuniętego obrońcę z funkcją ataku, ale spodziewałbym się tutaj jakiegoś kompletnego bocznego obrońcy. Z tej strony jest bardziej taki umiarkowany system, chociaż ten boczny obrońca tutaj mocno związany pozycją tego skrzydłowego prawego. W środku trochę za głęboko, ten pomocnik gra za głęboko, on musi być jakimś cofniętym pomocnikiem albo jakimś ryglem defensywy. Zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Raczej cofnięty pomocnik, biorąc pod uwagę ilość kombinacji, do których tu dochodziło, przesunąłbym, widzisz, trochę go wyżej, bo w szczególności z takimi drużynami słabszymi ten cofnięty pomocnik będzie ci oczywiście zapełniał tu środek i dawał asekurację, ale będziesz tracił jednego zawodnika z przodu. No dobra, zobaczmy, co sobie tutaj Dawid analizuje. No Dawidzie, więcej analizuj. Akcje defensywne, zobaczcie, całkiem fajnie. Większość oczywiście na swojej połowie, no musiałby prowadzić naprawdę bardzo mocną drużynę, żeby to przesuwać gdzieś dalej. Tutaj przypuszczam, że przynajmniej 4-5 drużyn w tej lidze mają ochotę go zaatakować, ale odzyskane piłki już są fajne. W miarę bym się jeszcze przesuwał w stronę środka pola. Może tutaj trzeba troszkę wyżej zacząć ich presować, czyli wyższa linia nacisku. Być może trzeba wysunąć trochę linię defensywy. Zaraz zobaczymy, jak grasz. No na pewno nie grasz tutaj wysuniętą linią defensywy, bo od razu byśmy mieli tutaj ten ciężar gry trochę przesunięty do środka, nawet jeżeli ten skład ci gdzieś tam nie dojeżdża w lidze. Stracone posiadanie już wygląda bardzo ładnie, widać tutaj dużą aktywność w środku pola, dużo piłek straconych wokół pola karnego, więc to generalnie jest bardzo fajnie. Jeszcze spróbujmy tutaj zobaczyć, skąd Dawid podaje. O właśnie, próby podań, no tak jak mówiłem, 50% z własnej połowy. Przesuwajmy się, Dawid, trochę do przodu, prowadzić drużynę, która na Boga gra w europejskich pucharach. Zaglądamy do taktyki. Jest nasze, no jest cofnięty pomocnik i jest tutaj taki bardzo agresywnie z funkcją ataku i z poleceniem ścinaj do środka. Czemu na Boga? Czemu taki dziwny system? Czyli tutaj mamy, słuchajcie, widzicie, co tutaj Dawid wymyślił. On każe swojemu prawemu zewnętrznemu środkowemu obrońcy trzymać się bardziej linii, to znaczy, że w grze z piłką on będzie bardziej schodził tu do boku, wymieniając się pozycją z tym bocznym obrońcą z funkcją ataku, który będzie schodził nieznacznie do środka. Z czego to wynika? No być może u Dawida wynika to z tego, że on ma słabe dośrodkowania, bo on jakoś tam do tej gry w ofensywie się nadaje. Słaba u niego z równowagą, ale jest szybki, w miarę umie grać bez piłki. Trudno mi powiedzieć, jak ta wysokość atrybutów ma się do Ligi Serbskiej, ale chyba powinna być przyzwoita. Natomiast jest pracowity, bardzo ładnie współpracuje. Ja bym mu jednak, szczególnie, że ma tutaj schodzącego napastnika, jak widzisz, pomimo tego zadania ścinania do środka, on częściej gra pod nim. Dlaczego? Ponieważ boczny obrońca, i będzie też o tym w poradniku o rolach, który za chwilę rusza, boczny obrońca jest bardzo silnie związany pozycją skrzydłowego, więc on przede wszystkim patrzy na swojego partnera tutaj z przodu, tym bardziej, że nie ma tu nikogo, kto by zapewniał szerokość. Cofnięty rozgrywający jest zainteresowany piłką, nie przestrzenią, więc on owszem, w obronie on będzie tutaj asekurował, on będzie schodził na te szerokości, ale gdy jesteście z piłką, to tak naprawdę, jeżeli ten ci tu zejdzie do środka i ten ci zejdzie do środka schodzący napastnik, to cofnięty rozgrywający raczej też będzie w centrum pola. On będzie szukał jak najdogodniejszej pozycji do tego, żeby widzieć partnerów, wszystkich partnerów mieć w zasięgu podania, więc tutaj się zrobi pusto, jeżeli ten boczny obrońca ścinałby do środka, więc rozumiem, dlaczego on gra tak wysoko i tak blisko tego schodzącego napastnika. Więc jeżeli rzeczywiście chcesz ten sprytny, bardzo sprytny manewr wykonać, bo zobaczcie, ten
stronę, środkowy obrońca będzie schodził trochę tutaj do półprzestrzeni w prawą stronę, a ten cofnięty pomocnik będzie zajmował praktycznie jego miejsce, no bo on w defensywie w szczególności będzie tutaj grał Dawid na pięciu obrońców. Tym niemniej ja bym z niego zrobił tutaj odwróconego skrzydłowego na wsparciu, szczególnie, że możesz tutaj jeszcze pozbyć się takiej rzeczy, której nie sposób się pozbyć przy bocznym obrońcu z atakiem. Otóż boczny obrońca z atakiem będzie miał tutaj częstsze centry i on ci nawet z tej głębokości, jeżeli będzie wchodził tu, on będzie miał skłonności do kierowania tych centr. Natomiast odwróconemu skrzydłowemu na wsparciu możemy śmiało te centry tutaj zlikwidować, bo on ma za zadanie rozgrywać piłkę. Skoro to jest zawodnik, który nie umie dryblować, to możemy mu dać mniej drybluj i już. Masz tutaj zawodnika, który będzie ci ścinał do środka, który będzie podawał do kolegów, będzie wypełniał ci ten środek pola, tylko ja bym wtedy tak naprawdę, szczególnie, że widzę, że nie trzymasz się tutaj kontroli, nie próbujesz tutaj jakoś mocno tej piłki kontrolować, a raczej jest to takie wyższe tempo, nieco krócej rozgrywasz, więc pewnie cierpliwie, ale czy tu jest głębokie rozegranie? No właśnie, jeżeli podniesiesz sobie tę linię, to po pierwsze więcej sensu ma ten spalony, po drugie podniesiesz trochę linię odbioru piłki i przy tej twojej kontrze i kontrpressingu te twoje wyższe tempo rozegrania, nawet przy krótkich podaniach, spowoduje, że tego cofniętego rozgrywającego będziesz mógł śmiało dać w takiej roli na przykład pomocnika długodystansowca albo środkowego pomocnika z takimi zadaniami wsparcia. Zależy, jakich tutaj masz graczy. Nawet można by z niego zrobić mezalę takiego na wsparciu. On będzie takim fajnym łącznikiem i on będzie zapewniał ci tu szerokość grania w momencie, kiedy ten odwrócony skrzydłowy będzie ci tutaj przeciążał, przeładowywał środek, będzie pomagał kolegom tutaj w środku pola. Ci schodzący są fajni, K10 będzie tutaj biegała, szukała ci przestrzeni, a ten boczny, szczególnie, że widzę tutaj masz trzymanie się przy linii, więc on będzie tutaj operował po długości, zapewniał ci szerokość i jednocześnie będzie miał do kogo dogrywać te piłki, więc mam nadzieję, że kolega umie podawać i dośrodkowywać. Tak jest, będzie sobie z tym radził. Techniką trochę słabo, ale są decyzje, jest współpraca, jest przegląd sytuacji na przyzwoitym poziomie, więc możemy się spodziewać dużo dobrego ze strony Ilicza. Więc troszeczkę pociągniamy się do przodu, podciągamy się do góry. Poszukałbym też takiej opcji, zaraz zobaczymy, jakie Dawid ma tutaj jeszcze dwie inne taktyki. A, bardzo podobne. W zasadzie tu się, zobaczcie, nic nie zmienia. Zmienia się tylko rola napastnika i tego prawego skrzydłowego. Są tu trzy role napastników, Dawid też coś o tym pisał, więc czytamy. Taktyka pierwsza z K10 to ta najczęściej używana, jeśli rywal gra bez defensywnego pomocnika. Słusznie, ponieważ K10 to jest poszukiwać przestrzeni, on będzie chodził w wolne przestrzenie, więc jeżeli nie ma tu defensywnego pomocnika, nie ma kto przeładować przed pola, to on będzie miał więcej tych przestrzeni tutaj między obrońcami do znalezienia i jednocześnie będzie się wymieniał pozycjami z tymi schodzącymi napastnikami oraz tym środkowym pomocnikiem z funkcją ataku. Druga taktyka, WN, czyli wysunięty napastnik, ma na celu, pisze Dawid, atakowanie linii obrony u przeciwnika, gdy występuje wymieniony defensywny pomocnik. Co nam to daje? Otóż wysunięty napastnik będzie przede wszystkim absorbował tutaj środkowych obrońców. Natomiast oni będą przeładowywani i będą bardzo często zmuszani doskakiwać do tych schodzących napastników. Jeżeli tutaj weźmiemy sobie jeszcze takiego odwróconego skrzydłowego z funkcją ataku, no to on będzie też bardzo wysoko, aż do przedpola będzie się zapuszczał i tu jeszcze mamy pionowe wejścia, więc tak naprawdę ta cała trójka tutaj będzie zaabsorbowana tym ruchem w środku. Tyle, że Dawid, jeżeli bardzo słusznie tutaj próbujesz zneutralizować i przeładować ten środek pola, no to musisz zapewnić tu kogoś, kto będzie wchodził po
szerokości. No bo tu masz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu zawodników, którzy będą cię atakowali centralnie pole karne. Więc jeżeli masz tutaj trójkę w środku, czyli dwóch rywali na pozycji środkowych obrońców z pomocą defensywnego pomocnika, to wystarczy tych twoich do przeładowania, a zadbaj tu o kogoś, na przykład takiego kompletnego bocznego na ataku, albo jeżeli on się do tego nie nadaje, bo już wiemy, że się słabo nadaje, to zrób tutaj skrzydłowego. Nawet kosztem tego, że ten Rada Damowicz no, słabo dośrodkowuje, tak? Ale zrób tu kogoś szerokiego. Może to będzie wysunięty rozgrywający. Może to będzie taka klasyczna dziesiątka. Odgrywający raczej nie, bo on ci będzie skupiał tutaj ruch z piłką i stracisz trochę tego zaangażowania twojego środka, ale mimo wszystko poszukałbym tutaj kogoś i jakiegoś kompromisu dokonał, bo tu masz z lewej, na lewym skrzydle będziesz miał zapewnioną szerokość i tu będziesz miał zapewnioną szerokość, a to są wolne pola, na których nic się nie będzie działo, bo cały środek absorbujesz. No i ostatnia wersja z F9, Daniel pisze, Dawid, przepraszam. Taktyka z F9, gdy przeciwnik preferuje rozegranie z głębi. Jest on bardziej aktywny, jeśli chodzi o pressing i grę obronną. Słusznie, zgadzam się. Tu ewentualnie do rozważenia byłoby zastosowanie cofniętego napastnika. Jaka jest generalnie najważniejsza różnica dla ciebie przy takim ustawieniu twoich skrzydłowych? Otóż F9, czyli taki fałszywy napastnik, on nie będzie w ogóle zainteresowany nadarzającymi się okazjami do strzału. Jego głównym zadaniem będzie cofanie się, czyli w momencie, kiedy twoja drużyna będzie postępować z piłką w kierunku bramki rywala, to on będzie automatycznie wykonywał ruch do tyłu, żeby pokazać się do podania, żeby wyciągać obrońców czy defensywnego pomocnika z tego pola karnego, żeby robić miejsce dla innych. On nie będzie w ogóle zainteresowany takim ruchem. Natomiast przy kontrpressingu i kontrze i przy takim szybkim tempie jednak akcji ja bym sugerował tutaj cofniętego napastnika, bo on nawet na wsparciu, on będzie korzystał czasami z tego, że znajdzie się na dobrej, wolnej przestrzeni, szczególnie jeżeli tę piłkę odbierzecie gdzieś wysoko, to on nie będzie miał takiej naturalnej skłonności do robienia kilka kroków w głąb, tylko najpierw zobaczy, czy nie ma tu wolnej przestrzeni i dopiero wtedy, kiedy jest pilnowany, będzie starał się robić miejsce kolegom. Ale to jest do rozważenia, nie wiem jak ci twoi zawodnicy się tutaj w tych rolach zachowują, natomiast spodziewam się, że można ewentualnie skorzystać jeszcze z tego cofniętego napastnika. Pozytywna mentalność, co jest też ważne przy tym bocznym obrońcy, może go zobaczymy, czy to już wszędzie zmieniłem. Nie, tu jest jeszcze boczny obrońca w ataku. Pozytywna mentalność jest o tyle ważna przy tej roli bocznego obrońcy i to ważne, żebyście zobaczyli, że boczny obrońca przy takiej pozytywnej mentalności, jak sobie tutaj zobaczycie, on ma mentalność ofensywną. Natomiast boczny wysunięty obrońca z tej strony przy tej samej mentalności ofensywnej będzie zajmował na boisku dużo wyższą pozycję, pomimo tego, że przed sobą obaj mają schodzących napastników. Dlaczego? Dlatego, że boczny obrońca przede wszystkim będzie patrzył na ruch partnera, a boczny wysunięty obrońca będzie patrzył na ruch piłki, na ruch akcji. Jego naturalną skłonnością jest pokazanie się do gry, pokazanie się do podania, więc on natychmiast w odzyskaniu piłki będzie startował tutaj sprintem, żeby zająć jak najwyższą pozycję przy akcji. W zasadzie musi grać gdzieś równo z linią piłki. Natomiast boczny obrońca będzie patrzył najpierw, co zrobi ten jego partner przed nim, bo jego głównym zadaniem są obowiązki defensywne. I pomimo tego, że jak widzieliście, mentalność się nie różni, to pozycje jednak oni będą mieli diametralnie różne. Taką linię po skosie moglibyśmy narysować. Natomiast zobaczcie, jak się to będzie zmieniać, jeżeli my im obu damy wsparcie. To tutaj, o ile się nie mylę, boczny obrońca już ma pozytywną, a tu jeszcze
powinna być ofensywa. Nie, też się zmienia na pozytywę, ale generalnie, nawet jeżeli tutaj pamięć mnie zawodzi, przy obronie też będzie pozytywna, a nie, bo tu już jest boczny obrońca. Tu zmienimy mu na zadanie obrony. Tu jest ostrożna i tu na pewno też będzie ostrożna, tak. Czyli tutaj różnicy w mentalności jednak między tymi dwoma rolami nie będzie, ale różnica w pozycjach będzie znaczna. Także obsadzając zawodników w tych rolach tak różnych, miejcie świadomość tego, że oni nie będą zajmowali równie wysokich pozycji w ataku. Dawid, bardzo fajnie to wygląda. Przede wszystkim bardzo spójne, fajne, zespołowe polecenia. Tu się nie ma do czego przyczepić. Tak naprawdę jedyne, co bym zrobił przy takiej sile drużyny, którą sobie oczywiście możesz gdzieś tutaj porównać, jak wy wyglądacie na tle tego zespołu, to tutaj chyba jest to porównanie, o właśnie. Więc jak sobie porównacie, jak wy wyglądacie na przykład psychicznie czy technicznie na tle całej ligi, ale nie sądzę, żebyście mieli się tu czegoś wstydzić, to myślę, że możesz śmiało troszkę wyżej presować. Tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć, na ile ty jesteś szybki, na przykład na ile twoja obrona jest szybka. No nie jest za szybka, tak? Widzimy, że przyspieszenie jeszcze, ale z tą szybkością jest gorzej. Tym niemniej, myślę, że co najmniej na połowę ligi możesz stosować taki wariant troszkę wyżej wysunięty, nawet jeżeli nie chcesz naciskać zbyt wysoko i pozwolić im tutaj rozgrywać z głębi, to naprawdę jest szansa na wyższe przejęcia przy tak fajnej, spójnej defensywie, szczególnie, że ten cofnięty pomocnik powoduje, że i tak będziesz się dość głęboko tutaj piątką z tyłu ustawiał. Dawid, nadganiamy trochę z naszym cyklem, więc mam nadzieję, że jeżeli ruszyłeś do przodu, to przede wszystkim powiodło się tutaj w tym półfinale Pucharu Serbii. Daj znać, czy już jesteś w finale, daj znać, jak tam faza mistrzowska. Z Europa Conference League tutaj odpadłeś z Dynamem Kijów, no to jest bardzo silny rywal, ale nawet zobacz, nawet na wyjeździe nie dość, że strzeliłeś bramki, to jeszcze pozwoliłeś tutaj stworzyć kilka sytuacji więcej niż tylko te dwie bramki, bo to XG jest tam naprawdę fajne. I zobaczcie, jak ładnie, jaki ładny kształt ma drużyna Dawida. Głębokie rozegranie, to bym zmienił. Troszkę bym starał się podciągnąć tę piłkę do przodu. No to niestety wynika z tego, że ta linia defensywy jest standardowa, więc te pozycje w obronie macie trochę niższe i troszkę z głębokości zaczynacie to rozgrywać. A dodatkowo ten cofnięty rozgrywający z cofniętym pomocnikiem, no powodują, że w tej pierwszej fazie przejściowej masz tutaj tak naprawdę 6 zawodników ustawionych bardzo głęboko i tylko 4 zawodników z przodu, którzy pokazują się do gry, więc jak się domyślasz, rywal nie musi mieć tutaj zbyt wielu zaangażowanych zawodników w swojej defensywie, zbyt wielu tam asekurujących ich pozycje, żeby móc tę twoją ofensywną czwórkę powstrzymać. Powodzenia, trzymam kciuki, poproszę o łapeczki. Łapeczki będą dla mnie, ale będą wyrazem uznania dla Dawida, bo naprawdę jak na radnicki niż czerwone barwy i dlatego ja dzisiaj na czerwono. To było dzisiaj bardzo fajnie. Pozdrawiam, przysyłajcie sejwy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na nich.